No dobrze, dobrze, to sprawdźmy RC. O, no, tak. Obraz żeleta. Tak, i trzeba przyznać, że obraz jest ostry, kolorowy, stabilny i bardzo ładny. Na oryginalnej antenie. Na oryginalnej, jest super. Dobra, to ja podepnę na tajnik. A to co to jest? No to? Ale włącz może bez anteny. Na no, tak bez tego. Nie, Szymon, u ciebie tak jakby wiesz, zdechło na dobre, chyba zasilanie wysiadło. Zasięg sprawdzimy. Tak może być. Ja twoje odłączam jak na razie. Włącz w takim razie RC i Konrad już nadaje. Dobrze, ja włączę RC, to ja zawsze zmieniam antenę. Rucham wajdę. W lewo, w prawo, w lewo, w góra, w dół. No, bo on może za mocno on rusza. Jak to idzie? Czuję, że rusza, tak, bez zakłóceń. Rusza kierunkiem, rusza wysokością. No. Ale ty gacasz? No, to jest to właśnie Konrad nadaje normalnie z normalnej anteny. Tak z tego radyjka był dzień. No dobrze, dobrze. A później jeszcze podepniemy ten wzmacnik. No chuj, ten wzmacnik przeklaty nie da. No tak, może tam być taka chujówka, że to w ogóle nie działa. Podpina... zaraz sprawdzę, już zaraz, momencik. No nie, obrazu w ogóle nie ma. Nie ma obrazu, bo tak jakby wiesz, jakby ten monitor przestał tutaj działać. Dobra, zacznij sprawdzić. Nie, ja myślałem, że ty mówisz o swoim obrazie, nie? Bo jeżeli chodzi o obraz, wiesz, ten taki normalny obraz to jest, tak. Ten obraz to żyleta normalnie. Normalnie jest super. Mój obraz nie chodzi. Bo to sobie odpuściłem, już. No, to a, no nie, to dobrze, to tak. To ja, a tak to kolorowo, bardzo ładnie malinowo, no. No i ta RC nie widzę żadnych zakłóceń. Widzę stabilną pracę, ja mam tylko tutaj nie ma żadnych problemów. Jak kładę na ziemię, to się pojawiają. Dobrze, Szymon, bo teraz nawet Konrad stoi tutaj przy mnie i z baraku normalnie nadaje. Weź niech pokaże ster wysokości, Krzysiek. Pokaż ster wysokości do kamery. Pokaż ster wysokości do kamery. No masz, w baraku jest. A ten, tam, wysokości, tam. Chodzi. Wiesz, że stoi przy masz. No i stoi Konrad normalnie przy tym, stoi tu i patrzy jak macha sterami. Także jest dobrze, bardzo dobrze. I co, przepniemy się w takim razie na ten wzmacniacz. Zobaczymy jak ten wzmacniacz działa. Chwila, moment, przepinamy się na wzmacniacz. Tutaj to naprawdę, tu już nie widać tej różnicy. Konrad włączył wzmacniacz. Góra dół rusza. Rusza góra dół. A poruszaj sterem kierunku. A on mówi, że odepnie wzmacniacz. No teraz. Nie odepnie. Rusza. Teraz rusza i teraz ja widzę, że chodzi. To na wzmacniaczu nie działa. Ten wzmacniacz po prostu nie działa. Zobacz jego minę. Okej, dobra. To już wiem, że zauważam od razu spokojnie. Na pewno, na tej oryginalnej aparaturze. I można tu z baraczku sterować sprzed telewizora. Nie?
Ale powiedz, niech puści go. Ty, powiedz, niech puszczę, ja wrócę. No, puść model, a my go będziemy tutaj normalnie sterowali stąd. Dobra, ja wbijam SA, teraz skupuj się na wideo. Wzmacniasz, nie działa. No wiesz, ja widzę tutaj, że ten obrazek jest taki sam jak tamten. Jeżeli chodzi o skalę porównawczą anten, które zostały zamienione, to ja tutaj nie widzę już nic. I można by tylko zapuścić, czy tam zamienić na jakąś inną antenę. No nie wiem, jakie tam są pomysły. No można sprawdzić, można sprawdzić. Krzysiek, widać, że jest gorzej, bo są dropty. Są dropty, na moim monitorze moja antena odbiera, natomiast już twój monitor jest bez obrazu i nie widać nic. I co, jak ja tu widzę? No ty wiesz co, on jest mrugający, on jest niestabilny, on jest jakiś taki byle jaki, ale jest. Widać, że normalnie na sztucznej antenie dolatuje. To Konrad, a przewróć antenę do tyłu odwrotnie. Przekręć odwrotnie. O tak, o. Tyłem, jak ona tyłem odbiera? Nie, no tyłem gorzej. Konrad, a przestaw bokiem. Bokiem, o tak, tak, bokiem. Bokiem też gorzej. A przodem? Tak jak było przodem? No przodem jest kolor, jest zdecydowanie. Zrywa czasami synchronizację, ale to tylko momentami. I to jest ten. Bardzo ładnie działa. Działa, odbieram. No, jest obraz, jest. Jest obraz. To kręćmy tym panelem i zobaczmy, co się stanie. No dobrze, ja pokręcam panelem. Ale, o tak, panel wziąłem tu, nie? Panel odwracam bokiem. Odwracam bokiem. Nic, tak jakby troszeczkę tam śnieg się pokazuje, tyłem, obracam tyłem, no tak jakby coś tam trochę tego gorzej jest, nawet kolor mi znika, odwracam bokiem, też znika kolor, o, mam zamazany, nie? Tyłem, tak, kręcę dalej i ustawiam się przodem. Ustawiam się przodem, obraz się pojawia. O, ładnie. Jest dobrze. Czyli wiemy, jak to działa. Tak, tak. Antena się widać, że kierunkowo i bardzo ładnie pracuje. No bardzo dobrze. To jeszcze teraz oryginalną sprawdzimy. Jest obraz. No już podłączone. Tak, jest obraz kolorowy, ładny taki i ja zaczynam obracać antenką. Kręcę antenką, kręcę sobie, kręcę, obracam. Tak, 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 tak. Bokiem, tyłem. Ty, przy tej antenie to normalnie jak ja bym antenę nie obrócił, to ona zawsze dobrze widzi. Mogę sobie okręcać, mam antenę i normalnie mam dookólny obraz bez przerwy. O, o. Nie ma w ogóle żadnego zaniku, nawet nie ma mrugnięcia, nic się nie dzieje. Czyli wiesz, jak jest silny sygnał, to antena w ogóle tego nawet nie zauważy. A jak antenę skierować w niebo i grzbietem wycelować w naszą stronę? No tak, zgadza się. Tak, o właśnie, tak, zrobiłem w niebo antenę i już ona zaczyna mi tutaj robi coś takiego. O, ja jestem w stanie ustawić teraz antenę, że
na jakiś taki słaby, osłabiony odbiór. O, tak, jest słaby odbiór, tylko dlatego, że źle antenę ustawiłem. Prosto, wiesz, prosto do nieba, w chmury. Ale wracam, o, wracam z powrotem i mam ładny odbiór. Obracam bokiem, też jest ładny. No, coś tam troszeczkę, ale to jest nieistotne. Obracam tyłem, no, momentami coś tamtego, ale to, wiesz, no, to, ale i tak obraz jest, o. Jakbym ją nie ustawił. Oczywiście jak jest ustawiona przodem, to jest najlepszy odbiór. Dobrze, no to wyłączamy i uciekamy do baraku z powrotem. No tak, bo to tam zimno.